Siema, witam Was na kanale Odkrywca Żbik. Dzisiaj jestem z Adamem. On tam gdzieś buszuje. Widać, nie wiem, czy go tam widzicie. Zamaskowany detektorysta. Możesz pomachać. Tak. Jesteśmy na żywo. Już się nagrywa, tak. Mówiłem, że pierwszy fajny fan. Jest monetka jakaś w lesie. Na razie niewidoczna i niech to będzie nasz taki dzisiaj dobry talizman. Mówię, do pierwszej zawsze znajdki pokazujemy. No i jest to, powiem Wam, zaraz Wam powiem. Albo nie, zapomniałem, jak ona się nazywa. Ale jest dosyć stara moneta. I prawdopodobnie sreberko. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ale już się coś na niej pokazuje. Także niech to będzie dzisiaj dobry znak na rozpoczęcie naszych wykopek. Wykopek? Wykopków? Jakoś tak. Nie wiem, gdzie mam patrzeć. Czy tu zawsze... Czy tu... O tu... Patrzę Ci w oczy. Dobra, lecimy dalej. Na razie. Adamowi się pochwaliłem i wpadł mi guzik. Tak, on się cieszy. A dołek jest tutaj. Dwa kroki, kurde. Jest guzior. Także mówię. Moneta może być dobrym talizmanem na dzisiejsze wykopki. A co tam, Adam? Później zrobimy podsumowanie. Na razie to nie ma co, bo dopiero zaczęliśmy. To pochwalimy się, co mamy oboje tam. Tak, dobra, lecimy dalej. Dobra, byłem u Adama się pochwalić. Wpadła taka broszka, czy tam przypinka. Bez żadnych zdobień. O. Taka prostota sama w sobie. O tak nawet ją się nosiło, taką przypinkę. Nie ma, brakuje elementu kawałek. To jest ruchome. O, jak widzicie. Tylko, o. Tylko to pęka nawet. Już widzę, nie będę tego ruszał, żeby nie rozpieprzyć. No, ale fajny fan. Dobra. Zasypujemy dołek i lecimy dalej. To tymczasem. Ta... Jeszcze raz? Miejscówkę mam, gdzie ten. Gdzie prawdopodobnie miał gniazdo, orzeł czy coś. No. Koło drzewa było mnóstwo tego. A kolega, chodź, idziemy, daj spokój. A ty, co chwilę. Tak? A no widzisz, kurde. Dobra, mamy co mamy. Ptasia obrączka. Od gołębia znaczy, tak? 1382. PL już sorry, że tak nagrywam, ale 055 i jest i tu 17. O tak. Nie znam się na tym. Także jestem gołębiarzem, jak to się tam nazywa. Ale jest fant to fant. Dobra. Na razie. Bułeczek dosyć pokaźny, tak do tutaj, do końca rękawa i wpadło nam 10 groszy PRL z roku 61. Tak, trochę nie widać, słonko tu jakoś świeci. O, także oj, dupy nie urywa, ale moneta to moneta. Każda się mi cieszy. Także ja każdą kolekcjonuję. Nawet nasze współczesne. Dobra, tymczasem. Trafiłem na drogę, straszne śmietnisko, ale 5 zł wpadło. PRL. Rok 1975, tak. O. Także następny PRL-ek. Do następnego. Szkoda, że cały, taka dziwna łuska z dziwnym czubkiem. Już trochę jest obkruszony do ten czubeczek. O, tak wygląda, jest taki podłużny jak cygaro. Znabić może, nie wiem, czy będzie coś widać, wiecie. Szkoda, że będę musiał to wyrzucić, bo nawet nie doczyszczę, nie zobaczę, co tam jest. 44 razy 15, zaraz wam powiem.
Kurczę, nie wiem. Chwilę, ja tak może zerknę. Nors. Kurde, nie wiem. Nie mam lubki, kurczę. No szkoda, że muszę to zostawić, bo nie doczytam po prostu. Może ktoś będzie wiedział. Cieniutkie, długie jak cygaro. Ja zostawiam ziemi. Może ktoś mi napisze. To tymczasem. Nie wiem, czy widzicie. Adam tam pomyka. Dzieli nas taki wąwóz. Tereny są fajne. O, tak w koło. Pokażę pomału. Widzę tu jakaś kurwa ryła. Dołki nakopane, nie wiem, czy będzie widać. Ja tam nie wchodzę. O, jamy pokopane, kurwa. Jakaś masakra, kurwa. Ale nic. Sygnałów na razie nie ma. Fajnych, ale są za to ładne widoki. I można oko nacieszyć, także jest. Jest plus. Zejdę chyba tam na wąwóz. Tam jakaś stara droga. Może jakaś monetka będzie stara. Dobra, to tymczasem. Adam! Ja nie słyszę, on tam gdzieś szuka. Zgadnij, co to jest! Ktoś rozjebał Armanda o drzewo. Ktoś Armanda rozjebał o drzewo. Płytka, zobacz. Nie, się śmieję. Tak, dla beki. Dobra, bez urazu oczywiście. Spoko sprzęt. No. To tymczasem. Adam się przedziera przez wąwozy, a mnie tu wpadła taka klamerka i to kurczę, zaraz chwileczkę troszkę ją. A już Adam mówi, wiesz, czyści. I czyści, jak ma to czyści. Tak. No ale taka ciekawa. Pewnie się rozmoczy, to się rozrusza. Tu tak zakończona. To jakby zdobiona, no nie wiem co to jest. Ale chyba świeże też nie jest. Także zobaczymy. Jak ktoś wie, wrzucę zdjęcie jeszcze na grupę naszą. Niech ktoś się wypowie. To na razie. Ale jestem zmęczony. Górki takie były potężne. Wąwozy. Że człowiek się usapał troszkę, a łaży już od kilku dni non-topper praktycznie codziennie. No i tak trochę człowieka nogi już bolą. No ale nie będziemy narzekać. Taki kawałek łańcuszka, nie wiem. Jeszcze nie wiem z jakiego to jest materiału. O, tak. Taki kawałek. Pewnie nic ciekawego. Zobaczymy. Wrzucę do kwasku cytrynowego, jak się rozpuści, znaczy, że szajs. Dobra. Adaś gdzieś mi zginął. Ja za chwilę posiedzę. Komary tną. Off przestał działać. No i jeszcze nie wiem, z godzinkę i pewnie kończymy. Dobra. To lecimy dalej. No to będę potrzebował pomocy teraz z 25. Rzecz aluminiowa. Taki jakby, nie wiem, pierścionek na jakieś zwierzę, czy co? Numerowany. Tutaj jest wsuwany na taką, o, zaklepywane. I 25. No widzicie, jak kurwa kąsają mędy. Także jak ktoś wie, to niech się wypowie. Tymczasem. No to jest swoje fante, a ja opiszę swoje. To zaczniemy od śmieci. Znowu. Bo to najfajniejsze. Znajdy. Tu już nie będę powtarzał, kawałek takiego pewnego wykrywacza pewnie.
A może alter? Trzeba doszukać na płytce. Ktoś zawinął o drzewo, czy nie? Dobra, druty to miedziaki, to się przydadzą. Tak, polmosów mam o masakra, patrzcie ile dzisiaj. Miliard. Tak, to ładnie biło na monetkę, ale między tym wychodziły monety. U mnie. A te rzymskie monety i te podawimy? Nie, tych rzymków nie. 20 fibuli? A, 20 fibuli to nie. Ja się zostawię. Nie, bo ja na tych fibulach to te skarpetki wieszę na chacie. Ja mówię, że się trzymają. Wiesz, jak sobie zrobiłem na kubkę. Właśnie te 25, jakby ktoś wiedział, co to znaczy. Jakaś tam może to na ptaka jakiegoś. Tylko nie mojego, ale powiedziałem, tak. No, będzie beka dzisiaj. O, obrączka znowu ptasia, też na ptaka. To są jakieś łuski, pozbijane wszystko. Jak w szkole, pokaż co masz. Tak, nie wiem co to jest nawet. Ta ładna klamerka, nie? O, ta jest ładna. To ładna, co się udało. Tak. Wyrwać. Kawałek tego łańcuszka. Tu Ada mówi, że wygląda jak fiutek. O. Rzeczywiście, takie mini jaja. Ta ładna jest, nie? O, no to fajnie było. Ładna prostota. Ty, ale co to jest? Jaki wzorek to może być? Wiem. Motyl? Jakiś taki ten. Mówię. Ślimak. Nie wiem, patrz, guziki. Jak ślimak wygląda? Pewnie ten to ten, co ja lubię, te arsenowe. Ten. Tak, gaciowiec. Raz, dwa. I tu, kurczę. Pokaż koszulkę. O, kto by taką chciał? To pisać. Zobaczymy, jak będzie dużo chętnych, to takie. Może białe, siwe, tak, zielone. Białe, siwe, czarne. Zielone i czarne. Kurde. Jakby ktoś był zainteresowany. Pokaż jeszcze raz. Głowę do góry. O, taka fajna. No. To ja mam białą. Ale to jak kościoła chodzi. Jak będzie zainteresowanie. No i tak na szybkiego. Piątka. 10 groszy PRL. Tu 2 razy 10 groszy, nasze grosz i 5 groszy i sreberko. To dzisiaj moje fanciory. Teraz najlepsze fanty, te fibule. O, tutaj to jest ten, to tarcza rzymska. Tak, złota. Złota, na ciemieni trochę trzeba tylko, wrzucimy do kwasu solnego, ty. I tak będzie wyglądała. I tak będzie wyglądała. Oczyszczenie. Tak, o. To jest data przydatności tej tarczy. To jest 2018. Co to jest? W plecaku mam. Bolet? A co to jest? Bolet orkiestra. Ty kurwa, co się mieni. Myślałem, że to jest Rutus napisane. Tam jakiś Brutus. A Rus. No ale to od chyba od tego, bo to była z tym. Ty. Chirowie. Rutus, ja tam znalazłem, ty, to może być. Nie Armand. Ja tutaj płytkę. To nie Armand, to Rutus. Rozjebali o drzewo. Dobra. To nie wiem, co to jest. Ma takie kształty bardziej. No idzie. No i teraz na do widzenia. Jedna moneta. Czekaj, jeszcze te pokazuję. Najfajniejsze znajdki. Ale ta na do widzenia była. Srebrna na do widzenia. Tu masz dwa feningi. Te dwa i 5 jeszcze feningów gdzieś jeszcze było. Już zajebałem ci. To, patrz. I to jest fajne. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 rzeczy na do widzenia. Ty już się spakowałeś, a ja jeszcze wracałem. No. Ja się spakowałem. I tego, co namierzyłem tym deusem, zobacz. Jak się przepołowił. Czekaj, ten guzik, ja taki znalazłem, ale jego część tylko. To jest ładny guzik. Tak go sobie zostaw. To jest ten. Nie zbieram guzików, niestety. Bardzo mi przykro. Daj, wywalę to. Mhm, dobra. No to wszystko wywalamy zresztą. Tak. To trzyma. O, masz. To do świetnika wszystko. Amunicję. Masz ten, o zobacz. Moje. Pęckło. Pęckło. Guziki jakieś? Opowiadaj, bo to twoje. Co mam opowiadać? Grosz. Ktoś zgubił w jednym miejscu, proszę bardzo. Grosz. Złoty. To wszystko w jednym miejscu, tak? To w jednym miejscu. I 3. Złoty 93. A to nie jest, co to jest. I prezerwatywa obok leżała. Pełna? Nie zaglądałem, no. Guziki. To włączyłem na programie Deusa 4.1. Jest pinpointer taki statyczny, jak wciśniesz, to ci dzieli guzik na pół. Tak. A, przycięło go.
Tak. O kurwa. Co uważasz? Czy już nie chcę wiedzieć. Laserowe nie chcę wiedzieć, co, tak. Nie chcę wiedzieć, co ma biała cewka, co robi. To by na cztery go przedzieliła. Biała to nas czyści. Biało to. O, właśnie, z patyny by zerwało wszystko. Tak jest, nie wiem co to. To co to jest? Daro się ucieszy się, co? Pewnie ta. On to ta, Daro to. Na szyję powiesi, do kościoła pójdzie. Widziałem. Wypluj, się obrazić. Nie, żartuję. To jest od zegarka albo od znaczenia, ale bardziej od zegarka, nie? Kieszonkowego. Możliwe. Tylko kurwa jakiś szajsowaty jak na zegarek. No, no to bo fajne, bo ile? Złoty 90, ile mówisz? Złoty 93, na piwo jest. No. Butelkę mam zwrotną. Tutaj tak, co znalazłeś? Gaciowiec? Gaciowiec. Dwa gaciowce nie masz? Musimy Właśnie, to sreberko, no, ale nie wiemy co to jest. I chyba się nie dowiemy, bo jest kurde... A coś tam wybije na tym, spokojnie. Chciałem powiedzieć stan analny, kurwa. Fatalny stan. Nie wiem, czemu mi się to tam, kurwa, na język wcisnęło. Jajka. Jajka. Analne. No. Plomba. I te 6 fibul. Tak, 6 fibul. Rzymski. 5 kopiejek. Czekaj, Rzymski rok. Rzymski przeszedł z kropką. 1874. O, stary. O. Który? 64? 70. 1875. A. Wiesz, jakie mam zajebiste oczy? Oczywiście. 1875. A ta kopiejka? A kopiejka, no fajne. Kurwa, nie ma kopiejki. Tam leży tego pełno jeszcze, już nie kopałem. Bo już nie to ja ci zostawiałem to. A. Przecież ja to wysypywałem. Ja już wyłączyłem sprzęt, mówię, że nową szukałem. Dlaczego na sztorc mi wkładałeś? Na sztorc mi wkładałeś. Żebyś utrudnienie miał. I... Specjalnie na sztorc, żeby ci przeciął ją na pół i miał dwie. Dwie. No, ale z tej strony do czyszczenia. Czym, jak ktoś będzie wiedział, czym czyścić kopieje, albo my się sami dowiemy. Tak. Kurde, ładna jest. Ja nie mam kopiejek. Poradnik domowy otworzę, co na 16. Czekaj, który rok, ale to ja nie znam. Cyrylicy. Fajna kopiejka. Na razie. Macie tam już po prostu trzeba przyjść dziewiątką. Kotyk fibul. Co? Kotyk fibul. Fibul już nie kopałem, bo już... No to poczeć. Ja też, Jaśko mówi, 24 akurat na skarpetki. To już starczy, już nie zbieram nawet. No, jakiś lekarz był, bo rękawiczkę znalazłem. Rezerwatywa, rękawiczka, jeszcze kurwa lubrykantu brakuje. Dobra, to my się pożegnamy, pozdrawiamy całą grupę, polską grupę poszukiwaczy, tak? Naszą grupę, tak? Wbijajcie do nas. Mówię, jakby kto... Małpki. Małpki pozdrowimy, bo ja zawsze małpki też pozdrawiam. Tak. Dara pozdrawimy, bo Daro pewnie będzie oglądał. Patrz Daro, co cię ominęło, ale przywieziemy cię tą rzymską fibulę. Klina mam do ciebie. Tą rzymską fibulę do traktora. Ale klina ma jeszcze. A, jeszcze klina, no. No, jakby ktoś chciał koszulkę, by było zainteresowanie jakieś, to może coś pomyślimy, może coś się na grupie zrobi, jak coś wbijajcie do nas na FB i będzie link pod spodem w opisie do nas. Jak będzie zainteresowanie, jakieś hasło może rzucimy na tym temacie i zobaczymy. Jak będzie zainteresowanie jakieś to się zamówi, będzie taniej wtedy i... Bo tak dwie koszulki robić, to się nie opyla. Nie opylać. Właśnie, bo to są za duże koszta. Także... Ja zapłaciłem 39 zł. 39. Bez przesyłka to się nie opłaca, przesyłka ma 14. No, a... 5, 6 zamówiliśmy. No, a jakby było tam nas więcej się uzbierało, to na pewno by było trochę taniej, nie? Bo to wiadomo, nie? Hurtem jest inaczej troszkę. Dobra. To mówię. Wbijajcie do nas jak coś i zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Trzymajcie się, na razie, hej.